Deszcz sobie pada, nie mógł się zdecydować, więc sobie kopiemy takie o. Jest to lewo już. Cudowności, spalenizny, jakieś rozwalone rzeczy. Ile warstw spalenizny, zobaczcie, a wyżej fundamenty. A co ty masz, Siemku? Grot, bełta. Bełta to się piło. O, no faktycznie, z trzpieniem. Piękny grocik bełtu. O, taki grubas. Prawie kwadratowy przekrój. No i co, zadowolony, że w końcu coś znalazłeś? Tak, bardzo. O, inni też się cieszą razem z tobą. Uwaga, pokażcie te swoje sukcesy. Ziemek, jesteś na filmie. Popraw się. Niesamowita dziura. Ściana zamku, w której jest dziura. I tej dziury mimo wielkich chęci nie zrobił Ziemek. Przesuń się, Ziemku, bo zasłaniasz tą dziurę. No niezwykłe. W rozkucie w kamiennej, grubiej ścianie, które jak widać prowadzi do otworu, który wygląda na zamurowany. Co tam jest? Burzymy. Tajemnica? Tak. Tajemnica. To miejsce zamurowane we wnęce. No i czym ono jest? Rozwiewamy wątpliwości. Nie, to nie jest krypta. Nie, to nie jest depozyt ze skarbem. To jest ściana piwnicy. Krzyżacki zamek musi mieć swoje tajemnice. Co to jest? Rybi ogon? Tu tuleja. Jeżeli tu jest tuleja, to znaczy, że to było nałożone na jakieś drzewce. To jest grot. Grot strzały, który oczywiście też ma tu tuleję i w to miejsce wchodziło drzewce, brzechwa, strzały. Taka strzała. Piękny grot, znakomicie zachowany. Oczywiście stąd, z zamku. Przekrój romboidalny, nie? Wspaniałe, świetnie zaostrzone. Kawał żelaza. No ale w takim razie, czym jest to? Tak podobne? Gdyby tu obciąć, to można by powiedzieć, o, grot strzały, prawda? Gdyby tak obciąć, o, tak samo, grot strzały, no znakomicie. A tak? Co to za dziwny grot, który ma dwa ostrza, potężny grot? Takie rzeczy tylko na zamku Bełku. O ile to by tą strzałą można spokojnie, z takim grotem, można spokojnie zabić rycerza w kolczudze albo w przeszywanicy. O tyle strzałą z takim grotem nie. Za duża powierzchnia. Tak mi się wydaje. Może więc był to grot do polowań. Wiadomo, jeleń czy żubr nie jest opancerzony i duża powierzchnia tnąca zadaje większą ranę, a więc taki żubr byłby bardziej okaleczony po postrzale z takiej broni. Jakby taki pocisk w niego trafił. No wiemy skądinąd, że groty myśliwskie niektóre miały właśnie taki kształt nietypowy. Będziemy to sprawdzać. No dobra, Ziemku, to chyba pakujemy się, bo rzeczywiście się rozpadało. No.